No siema, siema, siemaneczko! Z tej strony Maciur kłania swą mordę po samą torbę i witam, witam wszystkich! Tutaj w naszej grze Fishing Planet, kochani, jakżeście mi pisali sami, wszedł nowy update. Halloween u mnie jest dopiero w poniedziałek, nie, chuja! Co dzisiaj jest w piątek, sorry, mam wolne, jebią mi się już te dni. Kochani, no więc pisaliście, to coś nagram, powiem wam, nagrywam to trzeci raz, pierwszy raz. Godzinę łowiłem, nic nie złowiłem, za drugim razem coś tam złowiłem, ale nie nagrała się kamerka. Trzeci i ostatni raz to nagrywam. Co będzie, to będzie, kurwa, nie liczcie tu na jakieś cuda, bo gra mnie, kochani, rucha. Jestem już na jeziorku Kuangxin, naszym ulubionym, i idziemy sobie do chaty pelikana. A jak wiecie, kto chce wejść do chaty pelikana, ten musi mieć co? Chuja po kolana, idziemy, ja mam do kostek. Oczywiście żartuję. Dobra, ludzie, wiem mniej więcej, gdzie łowić tą jebaną rybę duch szczupaka, ale nie jest to łatwe, nie ułatwia mi gra tego. Kurwa, innym tutaj bierze co chwilę, a ja się tu muszę męczyć. Męczę się normalnie. Ludzie, zaraz wam pokażę, Co sobie kupiłem? Gdzie to było? Zgubiłem się. Pomocy. To było tu? Ni chuja, to nie było tu. Ajajajajajajaj. Pokażę wam, co sobie kupiłem za goldunia. Za goldunia musicie kupić tutaj, jak chcecie coś łowić. Ej ludzie, wiecie co? Kurwa, zgubiłem tą miejscówę chyba. A, i nie wiem, gdzie to było. Chujowo. To było takie oczko wodne. Do chuja niepodobne. Muszę sprawdzić godzinę. Ja nie wiem, ja mam z tym problem, gdzie zaczynam nagrywanie i nie patrzę, która jest godzina. Kurwa, za każdym razem. Gdzie kurde to było? Dynio, mów, gdzie to było. Chyba tu gdzieś to było. A kurwa, teraz nie wiem, ludzie. Aja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 j
Ajajajajaj. Ale to zjebałem. Kryształowo oczywiście. Musimy zobaczyć, gdzie tu te kurwa knury łowią, wiecie? Zobaczymy, gdzie tu te knury łowią. Wybaczcie, że się tak kręcę. No ale cóż ja wam mogę poradzić, kurwa? Co ja wam poradzę, ludzie? Co ja wam poradzę? Nie gram w tą grę. Sami wiecie, nagrywam tylko jak wy coś napiszecie, że wychodzi jakiś update z typu kajaki i ten kurwa teraz najbardziej jebnięty update, jaki chyba wszedł do tej gry, ludzie, to jest. Ale cóż, i takie tu będą. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, gdzie to było. Chuj, ja będę łowił tu. Ja będę łowił tu. Wyjebane. Dobra, ludziska. Pokażę wam to, co sobie kupiłem. Nie, ekwipunek. Mam tu założoną martwą mys. I jak oni tu napisali sami, najbardziej, kurwa, najbardziej efektywna przynęta, jaka może być tu na niszczukę, bo możecie tu zrobić niszczukę wampir, jak pewnie doskonale wiecie. A ja mam tak, martwą mysz kupiłem, wszystko kupujecie za golda. Kupiłem świńskie oczy i zgniłego żywca, którego teraz zakładam. Damy sobie grunt, nie wiem, kurwa, 46, niech będzie. I kupiłem jeszcze ludziska, kupiłem blachę. To, co można było kupić za golda, kupiłem, nie kupiłem tylko tego gówna woblera, bo byłby za prawie 50 golda. Mówię, chyba mnie jeszcze aż tak nie pojebało. Jeszcze może będę chciał coś z tej gry kiedyś nagrać. To gold się przyda, a ja nie będę kupował tutaj jakiegoś gówna za pieniądze, bo pamiętajcie, ci, co kupują kurwa w takich grach za prawdziwe pieniądze, są problemem, ja nikogo nie obrażam, ja tylko stwierdzam fakt. Bo teraz kurwa nie ma gry, że wydasz za grę 200 zł, to za chwilę w nią nie pograsz, bo kurwa będziesz musiał sobie kupić miecz, żeby grę przejść, kurwa. Dobra, ludzie, tego ducha łowimy, łowimy go na tego zgniłego żywca, ja go złowiłem. Ale przenieśmy się tutaj, kurwa, do jakiejś godziny brań nocnych, bo go łowimy w nocy. Ja tylko zobaczę dzień trzeci, to co, na 21 by się trzeba było wdupcyć, albo nawet na 22, bo szkoda czasu. Tak więc, ludzie, przenosimy się
na tą 22. Rzeczywiście już kurwa golda muszę zapłacić, tak. Dobra, niech ci kurwa będzie gro. 22, przewin do przodu. I będziemy próbować łowić tego ducha szczupaka, ludzie. Tą niszczukę. Od razu mówię, jak się uda, to się nie uda. Straszna lipa z tym, jak dla mnie. Tu kurwa, nie wiem, łowią w koło tego ducha szczupaka. Ja go raz złowiłem. Podpływa mi ryba. Kurwa, trąca mi i odpływa. I ja mam tak cały czas. To będzie druga godzina już tutaj, kurwa, jak siedzę. I co chwilę tak mam, że podpływa ryba, dziubie i odpływa. Podpływa, dziubie i odpływa. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, ludzie, o co chodzi. Ale wiem, że kurwa, już złowiłem tego ducha. On się tak pojawia z dupy w tej wodzie. Będziecie go widzieć, jak on tutaj gdzieś, kurwa, przypływa, to go widać. Że on się świeci tak pod tą wodą, taki biały knur. No i tyle. Mamy tylko jednego tego zgniłego żywca. I słabo, słabo. Ale ma na te martwe myszy, świńskie oczy. Kurwa, bawolą kuśkę. Kurwa, ale to nie jest to miejsce, ludzie. To mnie boli, że to nie jest to miejsce, wiecie? To nie tu go łowiłem. Kurwa, ja muszę znać tą miejscówę, ludzie. Ja ją muszę znać, wiecie? Tam oni są, tam są wszyscy, tam idę do nich. Idziemy do nich tam. Oni tam łowią, o właśnie. Tam będzie ta miejscówa. Bo tu będę, kurwa, kwitnął. I zakwitnę jak te lilie. Tutaj ten Dizzy, on napierdala jedną rybę za drugą. Te duchy. Czy to niszczukę wampir? Czy to, kurwa, szczupaka ducha? A ja pójdę dalej. Bo tutaj też można łowić, wiecie? Tu dalej też powinniśmy coś złowić. Tam się nawet rzuca jakaś ryba. Jebnijmy sobie. Nie wiem, tutaj. Zobaczymy, niech się dzieje, wola nieba. Ale nie podoba mi się ten update. To wam tyle mogę powiedzieć. Bo skoro, kurwa, dają nam ludziska update, jakiś halloweenowy, srowy, kurwa, świąteczny, nieważne update, to, kurwa, dajcie się nam pobawić tą grą. My tu kwitniemy po kilkaset godzin, łowimy cały czas te same ryby, wydajecie update, my wypierdalamy golda na to, żeby kupić jakąś martwą mysz, byczą kuśkę, kurwa, nie wiem, kurwa, dupsko szatana, żeby coś złowić za golda, a rzucamy i chuj wielki. O, widzicie, podpływa ten jebaka, duch szczupaka. No i czekamy, aż kurwa weźmie, no. Czekamy, aż weźmie. Tego jednego, co tu złowiłem, to miał, kurwa, 10 kilo niecałe. Ale ciekawe, czy on weźmie, czy se odpłynie, bo tak jak wam mówiłem, kurwa, dziubią mi to te ryby i uciekają. Ale jest, kurwa, branie, jest i nie zepsułem go nawet. Patrz, jak to dziwnie wygląda, dopiero teraz ta ryba się odmuliła, kurwa, serio. A patrzcie na to, na te światła, co tam migają, nie wiem, o co chodzi. Co to jest, ludzie, nie wiem. O, odjeżdża sobie, panie duchu, chodź tutaj. Kurwa, szybko poszło, co? Ale jeszcze tą niszczukę wampir złowić. To jest, kurwa, mankament. To jest mankament, ludzie. Tu powinna być każda ryba tym duchem podczas tego update'u. Każda jedna w nocy, przynajmniej w nocy, wiecie, o co chodzi. Niech się nam dadzą bawić, kurwa, grą. Wydajemy golda. Ale nie, twórcy pierdolą. Nie będziesz łowił. Za mało golda wydałeś. Dobra. Chodź tu, szczupak. Nie mam czasu na pierdoły. Dobra, jest. Kurwa, nie wiem, do której mam nagrywać, wiecie? powiedzmy, że 20 po zacząłem, czyli do 50 po... Duch szczupaka! Ale jaki malutki, kurwa! O, biorę cię, gnoju! Tak to wygląda. Taki przeźroczysty. No duch, no jak duch. Taka pierdoła, ludzie. I w międzyczasie też zdobywałem jakieś osiągnięcie, złów określoną liczbę, kurwa, duchów. I tak dalej. Skończyły nam się zgniłe żywce, ludzie. Skończyły nam się zgniłe żywce. No to co? Jebnijmy na tą martwą mysz. Poczytam wam. Limitowana czasowa oferta dostępna tylko w Halloween. Najbardziej efektywna przynęta do łapania niszczuk oraz sumików. Najważniejsze jest jednak to, że przyciąga również halloweenowe niszczuki jak nic innego, kurwa. Jak chuj! Ani jednej nie złowiłem na nią. Ani jednej, ludzie. A trochę już tu kwitnę. Troszeczkę już tu kwitnę. Ale czemu ja jej nie założyłem?
Kurwa, teraz mi się wędka zmieniła, serio? Dobra, mamy tą najbardziej efektywną, najbardziej, kurwa, dojebaną przynętę na niszczukę. Ej, no kurwa, czemu mi się wędki pozmieniały? Halo, ludzie. Ja pierdolę, co się tu dzieje? Ja wędki nie zmieniałem, nie wciskałem żadnego tutaj, kurwa, gówna, żeby zmienić wędkę. No to jest mój Brutus. Z tą, kurwa, myszą rozjechaną walcem. Czekamy na tą niszczukę. Tu tak samo łowili tą niszczukę. Jak i tego ducha szczupaka. A ja mam założoną martwą mysz. Najbardziej efektywną przynętę na niszczukę. Czekamy, ludzie, czekamy. Nie spodziewajcie się nic innego w tym odcinku, jak kurwa tego, że będę tu stał i dupczył fleki do was i czekał na tą niszczukę. Możemy ewentualnie zmienić miejscówkę na tą, gdzie zawsze na live łowimy sobie tą niszczukę, czyli tam koło tego drzewka. No i tyle. Ale też tam byłem i złowiłem tam dwa razy niszczukę. Dwa razy niszczukę złowiłem. I to złowiłem zwykłą niszczukę, żadnej tam, kurwa, wampira, tak jak się to tu nazywa. Duch niszczuki wampir. Nie, niszczuka czarny wampir, o, tak się nazywa. Tylko złowiłem zwykłą i to jeszcze taką małą. Zobaczcie, coś się z tą grą pierdoli. Doczytuje się co chwilę, cień na wodzie znika. A, dziwne to jest. Kto tu, kurwa, koło mnie stoi? Kto sobie tu, kurwa, przyszedł? A sobie pozwolę. No ten ziomek, on właśnie czesze te niszczuki. On czesze te niszczuki, wampirki. Tak więc nie wiem, rzucę tam, gdzie on, wiecie? On tam daleko gdzieś to rzuca. Co on tu już, kurwa, ciągnie? Nie mówcie mi, że tą niszczukę. Rzućmy to tam, gdzie on. Zaraz wam powiem, co on złowił, bo wy nie widzicie tego czatu, ja wam to zasłaniam moją mordą. Ale jak się to doczytujesz, petnie. Chyba, że jebniemy, wiecie, grunt na pełną damy jeszcze można tak zrobić. O, coś jest, coś się dzieje, jakieś, kurde, branko mamy. Jakieś branko jest, tylko żeby to było branie faktycznie, a nie, że to zostawi i dupa. Bo jak to będzie niszczuka wampira, to mnie rozdupcy, wiecie? To by było, to bym plan wykonał, kurwa, na ten odcinek, który nagrywam trzeci raz. Przynajmniej mamy tego ducha szczupaka, ale patrzcie się, kurwa, to co wam mówiłem, nie wiem, co ja mam z tą grą, kurwa, dziubie i zostawia, dziubie i zostawia i tak cały czas. Ja się aż dziwię, że ten duch szczupaka tak szybko wziął. Normalnie to jest aż dziwne. No nic, czekamy. Najbardziej efektywna, kochani, przynęta na Halloween. Jest, kurwa, noc. Obsrany koc. I czekamy na rybę. Czekamy. Ptaki nadupcają nawet tutaj w nocy. Ach, Kłangczyn. Najbardziej znienawidzona miejscówa przeze mnie. O, cicho, znowu coś się dobiera. Znowu coś się dobija tutaj do naszej myszy. No i chuj, podobijane. Jaki bullshit. Normalnie to jest niemożliwe. Coś tu jest nie tak, coś tu jest grubo nie tak. O, cicho. Może musimy ją, kurwa, wyczekać. I nic. Jaj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 
Widzieliście tą zjawę? Oczywiście ten tam kurwa ciągnie. Po lewej stronie. Pan Dizzy. Ale nie, bo on wyszedł, to nie wiem kto tam jest. Oj, 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 ludzie. No, czekam tu na branie. Jest tu ewidentnie coś kurwa na rzeczy. Coś chce nam tu jebnąć do tego. No ale...
ale nie wiem. Nie wiem czemu mi ta ryba nie chce wziąć do końca, tylko się tym bawi jak gimbus fujarką. I tyle. I na tym się kończy. Kurwa, co się dzieje z tym... Co się dzieje z tym doczytywaniem w tej grze? Patrzcie się na to. Nie wyrabia gierka, nie wyrabia. Nie wyrabia, ludzie. Szaleje. Ale to wygląda chujowo. Najbardziej efektywna, ludzie. A jest tu tani sztuka, uwierzcie mi, bo gościu, ten co koło mnie stoi, ten cały Hero 1, nadupca ją tu, nadupca. A już teraz nawet ją ciągnie, nawet widać, widzicie, ciągnie tutaj jakiegoś ducha, duch szczupaka tym razem. No cóż, no cóż. Trzy myszki mamy, trzy myszki. Mamy jeszcze te świńskie oko. Świńskie oko. Też możemy spróbować, czemu nie? A jeszcze kurwa nie wiem. Ten grunt może zmienimy. Patrzcie się, on rzuca gdzieś tam daleko, nie? Zobaczę ten grunt jaki mam. No grunt mam dobry. Świńskie oczy. Niszczuka sumik. Co tu pisze o tym gównie? Oczywiście nie przeczytam tego, kurwa. Bo to jest tak zrobione, że tego nie przeczytacie. Nie, przeczytacie, dobra. To dziwaczna, limitowana czasowo oferta jest dostępna tylko przez Halloween i pozwoli wam złapać niszczuki oraz sumiki. Nie wspominając o strasznych niszczukach, które uważają je za delicje. Kurwa, dobra. Wiecie co, ludzie? Dajmy im te delicje. Tamte były najbardziej efektywne, a to już są, kurwa, delicje. Jebnijmy tą delicją, którą tu widzicie, kurwa, na tym haku. Ja pierdolę, to jest oko świni. To jest chyba, kurwa, łeb świni. Patrzcie się, jakie to jest wielkie. God damn it. Jebnij tym tam, kurwa, tylko nie zabij tej ryby. Kurwa, świńskie oko. Se dojebali. Dobra, czekamy. Teraz weźmy jebli delicję. Dla niszczuk delicje, kochani, to są. Miałem na to rzucone, ale tylko chwilę. Bo jak przeczytałem, że martwa mysz to jest najbardziej efektywne gówno na niszczukę, no to mówię, halo, trzeba łowić na mysz. Ale popróbujemy wszystkiego, zobaczycie sami, jak to tu wygląda. Jak to tu wygląda. Te zgniłe żywce mi się skończyły. No ale mamy delicję, mamy delicję. Jeszcze mam takie... gówna kupiłem, takie dynie. Pokażę wam to zaraz, jak będziemy tu może zmieniać jeszcze. Przynętę to wam pokażę. Nie wiem, czy wam pokazywałem właśnie te dynie. To jest chyba na każdą rybę, tam pisało na basy, na takie mniejsze ryby, o. Jeszcze zostało, kurwa, 10 minut. Ludziska i kończymy. A tu co? A tu gówno. Tak jak mówię, jak dla mnie taki update to jest porażka. Porażka twórców, nic więcej. Oczywiście jak dla mnie. Jak tam każdy z was uważa, to już jest wasza sprawa. Mi się nie podoba takie coś. My się mamy, kurwa, bawić, ludzie. My się mamy bawić. A nie, widzicie, rzucamy delicję i... I pizda. Ja tu powinienem rybę za rybą ciągnąć przez te parę dni. A tak, dla zabawy właśnie. I powiedzieć wtedy kumplom, ty, słuchaj, Fishing Planet dali nowy update. Kurwa, ryba za rybą, wiesz jak zajebiście? Nie, nie jest zajebiście, bo stoisz jak chuj na weselu. Na jakimś łowisku, kurwa, pelikana. Możesz wyjąć chuja po kolana i mieszać muł we wodzie. A i tak ci nic nie weźmie. Nie, duch szczupaka ci weźmie. No nic. Ja pierdolę, serio? Aj, ludzie, ludzie. Delicje, delicje, no. No kurwa, delicje dla niszczuk. Delicious. Idę jeszcze tam do tego oczka wodnego pierdolnąć. No to coś, kurwa. Co to jest? Świńskie oko.
Kolego króla, widziałeś kiedyś świńskie oko? Zobacz. Jebnę to tu. I obczajemy, obczajemy to tu. No, patrzcie się, widzicie pod tymi liliami? Jeb, branie, kurwa, od razu, wow. Od razu przyjebała. Nie wiem, co to jest, chyba niszczuka, nie? No kurwa, niszczuka. Niszczuka. Kurwa, już ją wyjął. Serio. Zdobył nowe osiągnięcie. Srebrny pocisk. Zdobyłem takie osiągnięcie, kochani. Tu pisze. Zdobył nowe osiągnięcie. Srebrny pocisk. Chuj by to wyczuł, co to jest. Ale patrzcie się, co my mamy. Niszczuka, czarny wampir. 33 kilo. I tyle. No to chociaż tyle. Jakiś kurwa plan wykonałem tutaj, co wam chciałem pokazać. A ja bym chciał złowić jeszcze tego sumika na przykład. I co? Ale ja tu nie widziałem, żeby ktoś tu łowił sumika. Ducha. Zatrzymaj. To był chyba przypadek. Widzicie? Teraz wam tu pokazało. Srebrny pocisk. Złów określoną liczbę. Niszczuka, czarny wampir. Kurwa, jedną złowiłem. Serio? Jedną. Jeszcze raz tu jebnę na te oko. Delicje. I zobaczymy, czy to był przypadek. Ja sądzę, że to był przypadek, jak nie wiem co. Że mi tu jebła ta niszczuka. Jak ja ją szybko żem wyjął w ogóle. Sorry, szybciej jak sumika. Szybciej jak sumika. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze mamy chwileczkę ludziska. Także ducha szczupaka wam pokazałem. Ducha niszczuki. Ja nie mam pojęcia, czy są jakieś inne ryby. Duch. Z tego co tu widzę, to tylko łowią tego ducha. Właśnie niszczuki i ducha szczupaka. Nie widziałem tu nic innego, żeby łowili. Sumik kanałowy. Ale nie pisze, że jakiś duch sumika. Tak jak mówię, w takim update'cie powinna być każda ryba. Każda ryba powinna być tym jebanym duchem, kacperkiem w nocy. Nie mówię, że w dzień, ale w nocy. I jeżeli jeszcze macie jebnięte na te halloweenowe gówna, za które musieliście stracić kurwa golda, no to powinny to być same duchy. Czy to bas, czy to kurwa shiner nawet. Wiecie, żeby się ludzie bawili, tak? Żeby się pobawić. Dobra, znowu coś mi tu podbija kurwa do mojego spławika. No i zobaczymy, czy ta delicja się znowu spisze. A. No, kurwa. Branie jest. Kurwa, nawet znowu to zaciąłem. Patrzcie się, i znowu coś mam. Co to, nie mówię, to jestem wampir. Ty! I znowu, nowy rekord. 37 kilo. Przecież ja tą kurwa rybę wyjąłem jak... Jak nie wiem co. Jak pustą tą. Jak pusty haczyk. Dobra ludzie, może jeszcze tu pierdolniemy jakiegoś rekorda. A zatrzymaj, a co? Bierzemy to do siaty. Widzisz panie? Dizzy? Na delicję nadupcaj. Tutaj właśnie ci koledzy może mnie kiedyś zobaczą ten odcinek. Dzięki ci Dizzy, dzięki ci Hero 1. Oni mi tu podpowiedzieli, gdzie to mniej więcej łowić, jaki grunt i na co. Oni tu łowią na zgniłego żywca podobno. Ja założyłem te, widzicie, na tą niszczukę. Sprawdza się tutaj świńskie kurwa oko, nie wiem, świńska łeb chyba, bo to jest za duże na świńskie oko. Dobra, poświrujmy jeszcze gołębia tutaj chwilę i tyle. A ja napiszę sobie, czy są duchy suma. Zapytamy się. Pewnie gdzieś to kurwa pisze. Jakie ryby można łowić duchy, ale ja jestem ciemnym bykiem i nie chcę mi się tam kurwa nigdy skakać po tych informacjach nowych. Ale żem to napisał jak czysta analfabeta, wszystko razem, no dobra. Znowu coś tam podpływało nam do tego naszego świńskiego gówna. Świńskie łajno, to by było halloweenowe, nie? Jakiś kurwa łeb urwany, nie wiem, ptaka, wiecie. A te świńskie oczy, z tego co kojarzę, to kiedyś była normalna przynęta, kurde. Patrzcie się tutaj, teraz do kolegi chyba płynie ta niszczuka, co? To te świńskie oczy, ja kiedyś to widziałem na tych starych, kurwa, odcinkach od niektórych youtuberów, co grali w tą grę. Jeszcze te takie pierwsze, kurwa, odcinki z Fishing Planet, co były.
Wiecie, to troszeczkę inaczej wyglądało, to tam właśnie były chyba świńskie oczy. O ile dobrze kojarzę. No i tutaj teraz kolega Dizzy jebnął tą niszczukę, 35 kilo. Tak więc widzę, że teraz z nią zero walki było. Tak więc tak, kochani, tak to wygląda. Jeszcze parę minut mamy, parę minut przyświruje tu gołębia. Nikt mi nie odpisał, nikt mi nie odpisał, czy są duchy Suma. Ale cóż. A weźmy jeszcze, wiecie co zrobię? Jebać na te świńskie oko. Ja wam coś pokażę. Jajajajaj. Gdzie to było? Tutaj kurwa to musi być. O, jeszcze mam takie coś. Takie kurwa gówno, widzicie łakocie? Nie wiem, czy wam to pokazywałem. Rybko, rybko, tutaj, cukierek albo psikus. Te halloweenowe dyniowe żelki są wprost doskonałą przynętą, która ożywi świąteczny nastrój i rozbudzi twoje wewnętrzne dziecko. Gdy pójdziesz na nocne łowy szukać kościstych zjaw, nie mogących oprzeć się dyniowym łakociom. No to co kurwa, wszystkie to są tutaj dyniowe zjawy do picze? No to, wiecie co? Zmiana haka. Zmieniajmy kurwa hak. Jajajajajaj, gdzie to było? Tutaj. Damy sobie to ósemeczkę, kochani. Damy sobie ósemkę. Boom. Załóżmy tą dynię. Nie, łakocie, kurwa. Łakocie i witaminy. Uhu. Kurwa, zmieńmy sobie jeszcze spławik, ludzie. Dajmy to. No i pizda. I pizda. I pizdeczka. I może zmieńmy tutaj, co? Albo dam tu. Ciekawe, czy na te łakocie coś tu weźmie. Jakiś duch Shinera. Duch Shinera. Ale ja wam mówię, ja łowiłem na to, na samotnej gwieździe, na te łakocie i brał mi normalny bas. Żaden kurwa duch, żaden inny knur, kościsty, czy też kurwa jaki, normalny bas, zwykły. Tyle. Coś tu mamy, jakieś branie, o, jakieś branko jest. O kurwa! Szkielet basa niebieskiego, niech mnie Paulstein. Dobra, ej, no to kurwa, zobaczcie, coś tu łowimy, jakieś ryby, kurwa, kościotrupy. O, i to już lepiej wygląda jak ta niszczuka, co? Szkielet basa, kurwa, dobra. No to uratowałem odcinek, ludzie. Szkielet basa niebieskiego. Piszcie mi jakieś inne miejscówki, gdzie coś idzie złowić. Może jebnę drugi odcinek z tego halloweenowego gówna tutaj. Patrzcie się, znowu mamy jakieś branko. A ja bym chciał inną rybę teraz. Jestem pazernym chujem i chcę szkielet, nie wiem, szkielet Finera. Jest branie, kurwa, oczywiście spierdoliłem je kryształowo jak zawsze. Ajajajajaj, macior, ty kurwa debilu. No i co ja robię, ludzie? Co ja robię? Ale nie ma się co podniecać. Nie ma się co podniecać. No, jeszcze parę minut, dosłownie ze 2-3 minutki, ludzie. Przyświrujemy tutaj gołębia i tyle. Dajcie znać, jak wam się podobał odcinek. Oczywiście, kurwa, pod Fishing Planet to wyjebiecie te łapki, kurwa, do góry. I w ogóle, a jak już macior nagra coś innego, na przykład Assassin's Creed, to już w dupie mnie macie, kurwa. Nie podoba mi się to, knury, nie podoba mi się to w ogóle. Coś tu znowu mam? Co to jest? O, widzicie? Zwykły bas czarny, żaden to, kurwa, duch. Żaden to duch. Huch, huch, huch. A spróbujmy tu, bo ja się uparłem tam w tym oczku. A może tu coś kurwa będzie, jakiś fajny ryb, co? Może tu będzie coś fajnego, coś innego. Koleżanko i kolego, tak jak mówię, wejdźcie czasem na inną serię moją. Pierdolnijcie tą łapę, zostawcie komentarz. Będzie fajnie, ludzie. A cóż. O, jest branko, jest branko. Siemanko, jest branko. Dawać mi tu szkieleta jakiegoś. Łakocie. Mam łakocie, liczę na krocie. Co to kurwa? Ryba z Alzheimerem?
Nie, z Parkinsonem? Kurwa, zaciąłem tu gówno, zaciąłem tu gówno! Czymżeś jest? Ajajajajajajajaj. Nie, z powrotem tu! Ja chcę ducha! Ej, co się dzieje? Myślałem, że mi wędkę zmienił sam znowu z siebie. Kurde, widzicie? Ciężko złowić takiego szkieleta, nie? Jednego się udało, a teraz dwa razy pizda. A mam łakocie. I tak jak mówię, powinna na te, kurwa, tutaj gówniane ich te przynęty za Golda. Patrzcie się, ta niszczuka go molestuje znowu. Powinny brać właśnie same te duchy i znowu zwykły bas. Widzicie? To jest po to, kurwa, żeby mnie, kurwa, wydoili tutaj z tego. Z całego, kurwa, mojego kupionego za Golda zestawu. Wiecie co, ludzie? Robimy, kurwa, powrót do starego... Do starego zestawu. Wiecie o co chodzi. Damy to. Bezzadziorowe siódemy. To jest podstawa, to kurwa. Jak oglądasz to, kolego, taki zestaw noś ze sobą zawsze, kurwa. Taki jak mamacior, unikaty na Michigan. Siadają jak pojebane. Co jeszcze? Co by tu jeszcze dać? O, i damy to. Tą delicję, damy delicję, ludzie, kurwa. Co? Dawaj, kurwa, delicję. I jeszcze spróbujemy raz tu jebnąć na tą niszczukę. Potwierdzić, czy był to przypadek. Czy może tutaj ona zawsze jebnie. No nic, ja jestem zadowolony, nawet wam powiem. Dwie godziny, kurwa, grania, trzy ryby. Trzy te takie ryby z update'u siadły. Ale dalej podtrzymuję zdanie, że jest to słaby update. Słaby. Tak jak mówię, powinni nam się twórcy dać tu bawić. Bawić. Łówcie te ryby jak pojebani macie, kupujecie to za tego Golda, a łówcie, kurwa. Cieszcie się z tego. I tak to jest na parę dni. To co, trochę kaski byśmy sobie zarobili wtedy. Wiadomo, chociaż tu na tym Quankting to nie wiem, czy tu idzie wyjść na plusie. Wątpię. Wątpię, ludzie, wątpię. I ciekawi mnie na przykład na Michigan. Czy też tam, czy wszędzie są te duchy? Chyba wszędzie, co? Wszędzie idzie złowić takiego ducha szczupaka, na przykład tam, gdzie on jest. Tak samo tej niszczuki, nie? Napiszcie, jak coś wiecie. Jak coś wiecie więcej, dawać znać. Dajcie znać. Wyciągnę to bliżej, bo może to musi być bliżej tutaj, wiecie? Siódmy metr. Nie wiem, czy mam dobry grunt. No, przeciąga się już odcinek. Ale wyjebane. I tak, kurwa, z tego co widzę, wchodzicie, oglądacie 3 minuty tego odcinka, to ja nawet nie wiem, czy ktoś tutaj dotrwał do tego momentu. Nie wiem, czy jest taki widz w ogóle, co ogląda mnie od deski do deski, że tak powiem. Wiecie, ja na przykład jak sobie puszczam, kurwa, jakiś gameplay, to oglądam cały. A nie wiem, czy tu jest taki widz, bo jak wchodzę na te statystyki, które mogę zobaczyć pod danym odcinkiem, to kurwa parę minut, to jest maks. No i co? I to by było, ludzie, na tyle tych halloweenowych gówien, jakie są w tym update'cie, przynajmniej na tym jeziorku, jak dla mnie. Jak macie, kurwa, ochotę na więcej, to piszcie. Napiszcie mi, gdzie, jaką rybę można złowić. I tyle. Może bym jebnął jakiegoś jeszcze jednego odcinka z tego. Mam teraz wolne. Może bym coś nagrał. A ja kończę, ludziska. Idę sobie nagrać Assassina, bo się wjebałem w tą grę. Zapraszam was do serii z Assassin's Creed Origins na kanale Macior. No i nic, żegnam się z wami trzema po same jaja ukłonami i spierdalam niczym duch. Nara.